Zdjęcia skrzyni, w której przez 4 miesiące przetrzymywana była kobieta. Ta skrzynia została znaleziona w domu Jamesa B. Horna, który przez 4 miesiące przetrzymywał w niej 46-letnią Sandrę Sutton. Sutton była więziona od stycznia do końca kwietnia tego roku. Mężczyzna wypuszczał ją ze skrzyni tylko wtedy, gdy chciał uprawiać z nią seks. Sutton udało się w końcu uciec, ale mężczyzna odnalazł ją niecały miesiąc później, po czym zabił ją i jej 17-letniego syna. Horn został zastrzelony przez policję podczas obławy. Był skazanym przestępcą seksualnym, który opuścił więzienie w 2011 roku.